List do Efezjan, rozdział 2, od wiersza 1 do 8. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, bo łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. A co mnie zainspirowało w tym fragmencie? I pozwólcie, że ja odczytam to z tego przekładu nowszego, ekumenicznego. 4, wiersz 5. Bóg jednak, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swoją miłość, którą nas umiłował, i to nas, którzy byliśmy umarli wskutek występków, z Chrystusem przywrócił także do życia. Co to znaczy, że z Chrystusem przywrócił nas także do życia? Przywrócił. Jak można przywrócić kogoś, kto żyje? Ja mówię w wyniku tego, że wielu ludzi właśnie nie rozumie takich prostych rzeczy, dla nas prostych. A więc są proste rzeczy, których nie wiemy. I tu dzisiaj przywrócić do życia kogoś, kto żyje. A więc tego rodzaju wyrażenia ktoś takie będzie traktował jako figura stylistyczna. A tymczasem jest to rzeczywistość. Rzeczywistość. A więc to nie jest figura, tylko jakiś fakt. Coś, co jest. Ale jeśli teraz dla kogoś to, co jest, nie jest tym, co jest. Jeśli ktoś jest wśród nas i powie, że jest ciemno. I my mu mówimy, zobacz, włączam ci światło, wyłączam światło, zobacz, tu słońce świeci, popatrz, aż mnie razi. O, ciemno, ciemno, ciemno. No i co zrobimy z takim człowiekiem? Dla niego jest zawsze ciemno. W blasku słońca jest mu ciemno. Więc pójdziemy do lekarza. Niech się lekarz zajmie tym przypadkiem. A więc jeżeli ktoś na rzeczywistość oczywistą mówi, że to jest figura stylistyczna, takie wyrażenie tylko, żeby wyjaśnić coś, co jest zupełnie drugorzędne, to stwierdzamy, że człowiek ten nie kontaktuje. Nie kontaktuje z rzeczywistością. Jeśli teraz wiemy, że ktoś zginie, bo ktoś, kto nie widzi światła, ma cały czas ciemno, jak teraz może autem jechać? To my zabierzemy kluczyki takiej osobie. Nie puścimy, bo się zabije. I takiemu kierowcy, który wychodzi właśnie z baru i się słania, bo się okazuje, że ma już 2,5 promila i mu wyrywają, a on w zęby bije. Nie pozwala wyrwać sobie kluczyków. To trzeba przemocy użyć, aby go nie puścić, bo kogoś zabije. No ale jak można kogoś, kto jest wykształcony, fajny, normalny, przyjemny i na takie rzeczy oczywiste mówi, że one są nieoczywiste. Jaką mamy możliwość oddziałania, powiedzcie mi? Żadnej. Żadnej. Dlatego też nie dziwię się, to sobie dzisiaj właśnie wypisałem w moim komputerze te wersety różne i teraz mówię, nie czytam, tylko chcę wam tak opowiedzieć troszkę, że jeśli kogoś ojciec mój nie pociągnie, jeśli go ojciec nie pociągnie, to nie przyjdzie. Do mnie przyjdzie każdy, a tam jest powiedziane, wszystko do mnie przyjdzie, czyli każdy przyjdzie, wszyscy przyjdą, kogo ojciec pociągnie. Bo wiara nie jest, to jest rzeczą wszystkich, to jest inne miejsce. My teraz, ponieważ jesteśmy niezdolni, aby komuś włożyć wiarę, żeby mu zdjąć bielmo z oczu, bielmo właściwie z serca, to znów apostoł Paweł pisze o tym w pewnym miejscu, jest zasłona na ich umysłach,
Inne znów o narodach, o poganach jest powiedziane, że serce ich jest ociężałe, otępiałe, a więc niezdolne do reagowania, nie widzi, bo trzeba zrobić operację i zdjąć tamten to bielmo, usunąć tę kataraktę, usunąć, żeby wróciła zdolność postrzegania tego, co się widzi, bo widzi, a nie widzi. Znaczy patrzy, a nie widzi. A więc przywrócić do życia. To nie jest figura stylistyczna, to jest jakiś fakt. I gdyby to nam opisał ktoś inny, a nie Szaweł, właśnie Bogu się upodobało, żeby w miejsce Judasza, nie Macieja, przyłączyć jednego z takich samych. Mamy takich samych i jest jeszcze jeden kopia takich samych. Ale kogoś zupełnie odmiennego, kogoś z innej rzeczywistości. Szaweł był człowiekiem z innej rzeczywistości. Dlaczego? Dlatego, że jego Bóg był konkretny. Jahwe czy Jehowa, Bóg stwórca, srogi, przykazania. Pamiętacie, kiedyś dałem taki przykład, gdy mówiliśmy na inny temat, ale to jest pokrewne, że on nas wtedy wpuszcza do tego pomieszczenia i tu mamy płytki, mamy terakotę, 30 na 30 zdaje się, to jest kwadrat, tak? 30 na 30 tu chyba jest. I warunkiem życia, nie chodzenia, życia jest nie przekroczyć linii każdego kwadracika. I tak się masz poruszać tutaj, że ci nie wolno, więc musisz chodzić tak, prawda? I cały czas pilnować, żeby nie przekroczyć. A więc pod nogi patrzeć i załóżmy teraz, że trzeba gotować i trzeba coś nieść. I rozumiecie, jak to jest? Bo jeśli ktoś przekroczy, zaraz się zrobi bim, zapali światełko czerwone i będzie kara. Przestępstwo. W ciągu dnia 68, w ciągu tamtego dnia i tak dalej. I to tam rośnie, rośnie. Więc powiem, to jest absurdalne. To jest absurdalne takie dawać przepisy. Zamiast dać wolność, chodzimy sobie jak chcemy, nie patrzymy pod nogi i depczemy wszystkie te połączenia tych płytek. Komu to szkodzi? A jeśli by to był jakiś teren wolny od min, a dookoła są miny te przeciwpiechotne, i ktoś ogrodził to drutem i podłączył prąd, taki delikatny prąd, ale który by szczypał jednak, i mówi, nie wolno przekroczyć, to w ramach tego hektara ogrodzonego sobie jakoś życie organizujemy. A jak ktoś pójdzie sobie w nocy, prawda, tam gdzieś nad rzekę przez pole minowe i wybuchnie i zginie, no to będzie przypadek taki wyjątkowy. A więc ktoś dba o nasze dobro. I Szaweł tak uważał, że Bóg zadbał o ich dobro tak mocno i tak skutecznie, że on musi równie mocno i skutecznie zwalczać wszystkich tych, którzy mówią, wolno wychodzić za ogrodzenie, wolno chodzić po tych płytkach, nie patrząc pod nogi. I tych ludzi tępił. I teraz ten człowiek się nawraca. Ja sobie zrobiłem analizę tego fragmentu, rozdział 9 dzieł apostolskich. Nagle go olśniła światłość. Potem usłyszał głos. Usłyszał głos. On się odezwał na ten głos. Kto ty jesteś, Panie? Usłyszał? Ja jestem Jezus, którego ty krzywdzisz. A więc ma przedstawienie się osoby, ale zarazem i oskarżenie, zarzut o tej osoby. Ty mnie krzywdzisz. Panie, ja ciebie nie krzywdzę. Chyba, że ty pochodzisz z tych właśnie ludzi, których jadę do Damaszku aresztować. Nie, ja z nich nie pochodzę, ale to są moi ludzie. Ty mnie krzywdzisz. Co mam czynić? Czyli już podjął decyzję, że nie będzie krzywdził. Zobaczcie, jak szybko się ten człowiek zreflektował i przeszedł z tej swojej rzeczywistości w tę nową rzeczywistość. Inną. Tę, którą zwalczał. Jak szybko przeszedł. I słyszy, idź do Damaszku, a tam ci powiedzą. Czyli przyjdź do kościoła. Przyjdź do ludzi wierzących. Nie sam sobie gdzieś tam, ale przyjdź do tych, którzy już wcześniej tego doświadczyli, a tam w tej wspólnocie będziesz miał to, co jest ci potrzebne, żebyś wiedział. I tam się odbyło. I stąd właśnie ważność spotkań naszych. Ważność, żeby był zbór, czyli ta wspólnota, to zgromadzenie. I właśnie
gdy Paweł później pisał w wielu różnych miejscach, teraz ja ich też nie cytuję, nie przywołuję, to właśnie on to tak bardzo mocno podkreślał, przywrócił z Chrystusem do życia. Z Nim razem umarliśmy w chrzcie, na przykład, Rzymian 6 rozdział, i z Nim razem powstaliśmy do nowego życia. I pamiętamy teraz, o czym Nikodem rozmawiał z Panem Jezusem? Kim Ty jesteś? I to jest rzecz kluczowa. Kim dla nas jest Jezus? Nie poznamy światłości, nie poznamy nowej rzeczywistości, nie mając właściwego zdania o Jezusie. Jeśli On dla nas jest człowiekiem wybitnym, jeśli On dla nas jest kimś, kto ma być dodatkiem do naszego życia, dodatkiem religijnym, to nie może być dodatek, to nie może być osoba, nawet najlepsza, pierwsza z wszystkich. Człowiek, w znaczeniu osoba, człowiek. To musi być Bóg. Pan mój i Bóg mój. I właśnie Szaweł, przez to, co tam wtedy się stało pod Damaszkiem, potem w Damaszku, on odkrył, jego olśniło, że Jezus jest tym właśnie Bogiem, którego on bronił. On bronił Boga Jahwe, Jehowę, i go w Jezusie Chrystusie, tego właśnie Boga, prześladował. Jego olśniło. Bo dlaczego ja to mówię w tej chwili? To też przecież nie wymyśliłem sobie, tylko Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, nam to mówi. Że zaraz, jak tylko przejrzał, z pism Starego Testamentu im wykazywał, że tu jest Jezus, 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 Jezus. Wszędzie tam, nawet jak Mojżesz mówi, że wzbudzi wam Bóg proroka, takiego jak ja, to właśnie jest mowa o Jezusie. Nawet Jozue, gdy tam był i rozmawiał na polach przed Jerychem i anioł się zjawił, hetman wojsk, to był Jezus. I tak cały czas Paweł wszędzie odkrywał Jezusa. I on to odkrył błyskawicznie, bo im tam od razu wykładał. Zobaczcie, jakie przejście diametralne. W rzeczywistości jednej do drugiej. Bez edukacji. To jest drogą wewnętrznego olśnienia, objawienia. I to sprawia w nas Duch Święty. I dlatego on też mówi, że on nas przywrócił do życia. A dzisiaj do Kolosan on mówi, on nas przeniósł. Tam jest fajny wyraz. Przeniósł. Z ciemności do światłości. I teraz, jeśli ktoś chciałby być naśladowcą Pawła, to nie ma innej drogi. Tylko jak Nikodem przyjść i kto Ty, Jezu, jesteś? Kim Ty jesteś? A Jezus mówi, jeśli chcesz zobaczyć Boże Królestwo, czyli tę rzeczywistość moją, to się musisz jeszcze raz narodzić. A więc Nikodem tego nie zrozumiał. Mówi, ja już mam 40 powiedzmy, a więc jestem stary i mam jeszcze raz wejść i to wszystko? No tak, tylko że inaczej, w innym znaczeniu. Ale to znów jest nie figura stylistyczna, nowe narodzenie. Ktoś powie, to jest figura stylistyczna. Nie, nie, nie. To jest rzeczywistość, którą nam przyniósł Bóg. Jezus Chrystus. On nam przyniósł tę rzeczywistość. I ja już tu pomijam wszystkie wersety, które by teraz trzeba było cytować na to jedno zdanie. I właśnie i Nikodem tego doświadczył, Szaweł tego doświadczył i opisał, potem udokumentował w swoich listach i potwierdził swoim życiem. Dlatego wspaniale, że Bóg nam dał Szawła, apostoła Pawła Saula, że nam dał. Wspaniale, bo na nim wszystko widzimy dokładnie, on to opisał, on też robi tam i własną introspekcję, opisuje swoje wnętrze, list do Galatów, 1 rozdział. Nawiązuje do przeszłości, kim był Filipian, 3 rozdział i do teraźniejszości, kim jest w Chrystusie Jezusie. Więc to jest w ogóle no, fantastyczne, że tak Bóg przewidział. I teraz nie wiemy, kto tu na sali siedzi. Dlaczego Bóg ciebie przewidział? Kto to wie, kochani? To właśnie robi Jezus. Ale warunek jest, żebym ja właściwie zareagował. I ten człowiek, a chciałem powiedzieć ten facet, no bo tak by trzeba było o nim mówić. Jeśli jechał, prawda, i za pazuchą miał zwój
Pergamin z upoważnieniem czyta, odczytuje i wywleka z nabożeństw. Popatrzcie sobie, ciach zabiera, oddziela dzieci od matek tego i no, pomyślcie sobie. Dlatego jak powiem facet, to jeszcze jest delikatnie. I on nagle taką zmianę przechodzi na stałe, nie na chwilę, na trwale. Też u niego się tam pojawiają inne rzeczy, których teraz już nie będę poruszał, ale które by trzeba było również i zaznaczyć przynajmniej dzisiaj. Apostoł Paweł mówi o doczesnym świecie. Na tym doczesnym świecie, i apostoł Piotr to ma w swoich listach, apostoł Paweł, świat doczesny. Co znaczy wyrażenie doczesny świat? A więc jest ten świat nam znany, teraźniejszy, ten trójwymiarowy, dotykalny, fizyczny, doczesny. Ale jest również i świat, jakby go nazwać? Ja powiem niedoczesny. Jak powiem, że wieczny, to zaraz jakoś nam to umknie. Ja powiem, że nie ten doczesny świat jest również. I apostoł Paweł w różnych aspektach spraw swoich duchowych, ja teraz pomijam te aspekty różne, ale tylko się chwycę jednego, skojarzonego też ze świętami, które się zbliżają, wielkanocnymi. Zastanawiam się, kochani, co wybrać. Czy mam wyjść z ciała i iść do Pana na mieszkanie? Czy mam pozostać i dalej wam służyć? To nie jest jakaś teoria, którą on wprowadza. Bo to jest jego pytanie w wyniku bazy tego, co on w ogóle wie o rzeczywistości. On ma świadomość, to jest świat doczesny, chwilowy. Jest świat ten, powiem, chrystusowy, wieczny, gdzie Chrystus się pożegnał z nimi na Górze Oliwnej, mówi papa i się wzniósł, prawda, i zniknął. Bo do tego świata nazywamy go niebem, jak chcemy, tak sobie nazywajmy. Z tego świata on zesłał Ducha Świętego i nagle ci ludzie na świecie doczesnym, zgromadzeni 10 dni, nagle przeżyli przedsmak mocy wieku przyszłego. Teraz cytuję list do Hebrajczyków. Przedsmak mocy wieku przyszłego. A więc coś, co jest nie z tego świata. Zaczęli mówić innymi językami. Wszyscy się dziwią, a Piotr im prosty rzemieślnik, co często podkreślam, rybak, on im wyjaśnia, jak wytrawny kaznodzieja. To Joel właśnie o tym pisał wtedy i wtedy. To się dzisiaj dzieje na waszych oczach. A wyście go zabili. I dalej wiemy, co się działo. A więc nagle ten Piotr w jednej chwili, w tym samym ciele, pod tym samym nazwiskiem, jest innym człowiekiem. I to inny w sposób rzeczywisty. Że jak oni patrzyli później na nich, Sanhedryn, Rada, prokuratorzy ówcześni, to widzieli, że byli z Jezusem. Poznali, że byli z Jezusem. To byli inni ludzie. I stąd właśnie Paweł mówi, że ten świat doczesny. Ale chcę wam dodać, bo też to sprawdzałem dzisiaj jeszcze raz dokładnie i wyraz świat. Tam jest wyraz kosmos, co oznacza jakiś ład, porządek. I gdy apostoł Paweł tu mówi, że o tym świecie, to często właśnie jest wyraz kosmos, ład i porządek. Ale gdy Paweł mówi o tym, i apostoł Piotr później też sprawdzałem w liście Piotra, gdy właśnie mówi o tym świecie doczesnym, tam nie ma wyrazu kosmos. Tam jest wyraz eon, aion po grecku, aionon, aionion. A eon znaczy okres jakiś. My tłumaczymy wiek, na wieki wieków. Albowiem Twoje Królestwo eony eonów powinno być. Mówimy wieki wieków i myślimy 100 lat i 100 lat. A to nie chodzi o 100 lat. To są jakieś eony, okresy, ale takie, gdzie jest wiele, wiele wieków i one są właśnie nieokreślone, gdy chodzi o długość. A więc ten doczesny wiek, ten doczesny eon, w którym żyjemy i eon, ten przyszły. I stąd, ponieważ nie chodzi o świat immanentny, materialny, ziemię, ale chodzi o eony, a u Boga 1000 lat jest jak, a jeden dzień jest jak 1000 lat, a więc jest względność. Te eony, uwaga, się nakładają. Nie trzeba czekać, że się skończy jedno, zacznie drugie. Tamten eon,
trwał, trwa i w trakcie tego eonu, we właściwym czasie, teraz cały czas trzymam Pisma Świętego Nowego Testamentu, przychodzi Jezus, wstępuje Bóg w Chrystusie i rozpoczyna nowy eon podczas trwania starego eonu. I stąd właśnie jest szansa, że żyjąc w tym eonie, możemy również uczestniczyć w życiu tego nowego eonu. Równocześnie. I dlatego też, gdy Jezus mówi w kazaniu na górze, pamiętacie, przodkom waszym mówiono, że nie zabijaj, albo nie rób to. A ja wam powiadam, i już tam, kto się gniewa, nie, że zabił, samo gniewanie się, dlatego my się tak bardzo pilnujemy, żeby się na siebie nawzajem nie gniewać, prawda? Nieraz sobie coś powiemy, a zaraz dbamy o to, żeby się nie gniewać. Bo powiedzieć trzeba, wyjaśnić trzeba, ale się gniewać nie wolno. Bo my mamy dwa eony w sobie, i ludzki, którym jesteśmy, ziemski, ale i ten duchowy jednocześnie. I my stąd duchem sprawy ciała umartwiamy. Mówi apostoł Paweł znów, list do Galatów. Chodzimy według ducha, nie według ciała. Cały czas zwalczamy porządliwości, żeby one nas nie wciągnęły w ten eon ziemski. A owoce ducha z kolei sobie pielęgnujemy, żeby cały czas być w eonie tym wiecznym, Chrystusowym. Dlatego Paweł mówi, nie wiem co wybrać, bo dwa eony są we mnie. Eon ten codzienny, zwyczajny i eon ten duchowy, niebiański. I nie wiem co wybrać. Iść do Pana na mieszkanie. Dlatego nieraz mówiłem kiedyś, gdzieś to wyczytałem, pewien ksiądz, jak się przygotowałem do pewnego kazania pogrzebowego, powiedział, że chrześcijanin podczas śmierci, że śmierć dla chrześcijanina to nie jest ściana, mur, tylko brama. Śmierć dla chrześcijanina to nie jest mur, że dochodzimy i koniec, albo się rozczaskamy, ale podchodzimy, a to jak w hipermarkecie drzwi się rozsuwają i my idziemy dalej. Alleluja. I Paweł mówi, nie wiem co wybrać, czy wejść do hipermarketu, czy też być z wami tutaj, gdzie jest zimno, +2 na szczęście, a nie -2. Mówi, nie wiem co wybrać, ale jak tu będę z wami, to sobie czapkę ubiorę i szalik i owiniecie i będę z wami miał społeczność, a tam byłoby mi wygodnie, ale bez was to nie, wolę być z wami. Ale w innym miejscu mówi, już czas nadchodzi, że muszę wejść przez te drzwi. Już dolewają nawet i tam, jak tam jest powiedziane, mojej krwi tak do ofiary już dolewają, a więc już muszę przejść. I stąd, kochani, nie wszyscy to rozumieją. Dlaczego? Dlatego, że są umarli. Żyją, a są umarli. Masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. I ktoś taki chce iść za Panem Jezusem. Panie Jezu, pójdę za Tobą wszędzie, gdziekolwiek idziesz. Ale najpierw pozwól mi odprawić pogrzeb mego ojca. Znamy to? I dobra rzecz. Tam pogrzeby trwały długo. Nie tam parę godzin, prawda, jak u nas. I też są, były firmy są pogrzebowe. Nie, to tam długo trwało. A więc by się bardzo spóźnił. I co usłyszał? Niech umarli grzebią umarłych. Dalej, jak jest powiedziane dalej? Swoich. Niech umarli grzebią umarłych swoich. Swój swego niech grzebie. A teraz ty się zdecyduj. Jesteś ten swój ich, czy swój mój? Decyduj. Ty chodź za mną. I Szaweł właśnie nie był taki. Od razu stał się swój Jezusem. Pozwolił się zawieźć do Damaszku. Pozwolił się obsłużyć Ananiaszowi, który się o niego modlił. Pozwolił się ochrzcić i tak dalej, i tak dalej. I dlatego też ten fragment wcześniejszy, pierwsze wersety mówią, byliście umarli wskutek waszych występków i grzechów, w których niegdyś żyliście. I martwy duchowo. To jest ta rzeczywistość ludzi, którzy patrząc na światło mówią, jest ciemno. Patrząc na ciemność mówią, ale piękne światło. I się zupełnie nie rozumieją ci ludzie dwóch eonów, dwóch światów, nie rozumieją się. I ten sam człowiek, gdy się nawróci do Jezusa, gdy grzechy swoje wyzna, gdy Jezus mu grzechy przebaczy, on nagle ma olśnienie, wszystko tak pięknie widzi. Pamiętamy, jak nam pięknie mówiła Patrycja
A wcześniej inni, jak nam mówili, a jeszcze powiedzą. Jak to się dzieje na naszych oczach? Przecież to się dzieje na naszych oczach. To się działo też z nami. Z każdym się dzieje tak samo, ale każdy coś innego, inaczej to w innych słowach to wyrazi, prawda? Bo inaczej to przeżył. I to właśnie jest ta rzeczywistość w Chrystusie Jezusie, którą Bóg nam darował przez to, że nas tak bardzo umiłował, że jest bogaty w miłosierdzie, że łaską zbawieni jesteśmy, nie z naszych uczynków, ale mamy, oto jest pokój, pełno jest tutaj tych kwadracików, wolno wam po wszystkich chodzić. Wszystkie lampki, brzęczyki zostały wyłączone. Jest wolność w Jezusie Chrystusie. A my halleluja i łubudu przez te drzwi. I dzieci teraz tu wpadają, ale nagle słyszą, czytają wszędzie i się włączają im ekrany i pisze: tylko pod pozorem tej wolności nie pozwalajcie ciału. Teraz się taki pyta właśnie baby, które ma lat 40, a w Chrystusie dopiero ma 2 tygodnie. I takie właśnie niemowlacze się pyta, co to znaczy? A no właśnie, powiedz, z czym masz problem? Z niczym. Teraz mam Jezusa, problemu nie ma żadnego. No to dobrze. No ale dlaczego nie zapłaciłeś za energię elektryczną i tam już komornikiem cię straszą? A to nic takiego wielkiego, to ja już nieraz nie płaciłem. To nic wielkiego i problemów nie ma żadnych? Żadnych, Jezus mi pomoże. No ale nie widzę, żeby się starał o pracę. No Jezus mi da pracę i pieniądze. Zobaczcie. I teraz trzeba go uczyć. Ty pozwalasz swemu ciału pod pozorem wolności i lenistwo u ciebie jest teraz honorowane tak bardzo i nazywasz to wolność w Chrystusie od pracy zawodowej. Podałem taki przykład, wiecie, neutralny, ale można byłoby wejść w gorsze jeszcze dziedziny, ale już sobie daruję. I właśnie wtedy się uczymy. I to, o czym miałem dzisiaj mówić, to miało być z Tytusa, że łaska, która się okazała, objawiła, ona nas ćwiczy, naucza, trenuje nas, abyśmy byli ludem, który przoduje w dobrych uczynkach. Ale to już powiem innym razem. Ale pobudziło mnie właśnie to słowo z tego fragmentu, że On nas przeniósł, ożywił razem z Chrystusem, ożywił, przywrócił do życia. Ale 6 wiersz, na którym zakończę. I wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, by w przyszłych wiekach, w przyszłych eonach okazać nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Cały czas zobaczcie. Wybrani w Chrystusie Jezusie, grzechy przebaczone w Chrystusie Jezusie, wzbudzeni w Chrystusie. Zawsze jest w Chrystusie. Bez tego nie ma w ogóle nic. Zauważcie. A więc On nas wzbudził razem z Nim. Już teraz w tym eonie żyjący posadzeni jesteśmy w niebiesie. W tamtym eonie. Dlatego jak ktoś pierwszy od nas odejdzie, wiecie, ja będzie pogrzeb, mówię o tym, on mówi, to niech nam macha co niedzielę, dobrze? A mnie przez cały tydzień niech macha, bo ja się bardzo lubię takie, niech mi macha cały czas. Tak. Nie będziemy z sobą rozmawiać oczywiście, bo nie wolno nam rozmawiać, ale pomachać wolno. No. A więc, kochani, to są rzeczywistości, które mamy. Nie utopie, nie jakieś marzenia, to jest rzeczywistość. On nas posadził, by w przyszłych wiekach, gdy przyjdzie już koniec tego eonu, mówi się koniec świata, to chodzi o ten koniec porządku obecnego, koniec tego eonu, gdy przyjdzie, aby okazać bogactwo swojej łaski. I taką właśnie radość przeżywałem dzisiaj rano i chciałem się z wami podzielić. Chcemy powstać razem i się razem pomodlić. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że możemy być ludźmi nowej rzeczywistości. Panie, dziękujemy Ci, że tą rzeczywistością jesteś Ty. Nie jest coś, nie jest jakaś nauka, teoria, nawet nie jest Pismo Święte. Tą rzeczywistością jesteś Ty, którego nam objawiło Pismo Święte. A przyniósł nam Duch Święty. Panie, dziękujemy Ci za to, że mamy takie piękne, wspaniałe życie, żyjąc na tym normalnym świecie. Panie, dziękujemy Ci, że wszystko to, co jest u Ciebie, kim Ty jesteś, jest nasze, a my Twoi.
I Panie błogosław każdą tę osobę obecną na nabożeństwie, mnie, wszystkich nas błogosław. I Panie dopomóż, żebyśmy mogli się z tego cieszyć. Halleluja.